Pomiary temperatury innych parametrów atmosferycznych wskazują na to, że mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi. Zmiany klimatyczne są procesem w pewnym stopniu naturalnym, ale jeżeli my dodamy do tych naturalnych procesów pewne czynniki antropogeniczne, czyli takie wynikające z naszej działalności, no to wtedy możemy doprowadzić do na przykład przyspieszenia tych zmian klimatycznych albo odwrócenia pewnych trendów, które będą zmierzały w zupełnie nieprzewidzianym i też niepożądanym przez nas kierunku. Przede wszystkim mówimy o tych zmianach, które są spowodowane przez naszą działalność, a przede wszystkim przez emisję gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla ze spalania surowców naturalnych, kopalnych, czy też emisji metanu, chociażby na skutek wypasu bydła. To o tym się może trochę mniej mówi, ale wypas bydła na potrzeby spożywania produktów mięsnych, czy też produktów mleczarskich, to też jest bardzo ważne źródło gazów cieplarnianych. No, oczywiście my ludzie jesteśmy organizmami wszystkożernymi, więc zbudowani jesteśmy w ten sposób, że z zasady powinniśmy mieć dostęp zarówno do produktów pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Oczywiście można zastępować produkty zwierzęce pewnymi odpowiednią dietą, odpowiednimi składnikami pokarmowymi, czy też substytutami. I tu jest też pewna droga. Możemy na przykład tak zmienić naszą dietę, żeby trochę zmniejszyć ilość mięsa, bo niekoniecznie taka duża ilość mięsa, którą spożywamy na co dzień, jest nam potrzebna. I chociażby to może przyczynić się do tego, że już będzie mniejsze zapotrzebowanie na hodowlę zwierząt w gospodarstwach rolniczych, co też przyczyni się do zmniejszenia emisji metanu. To jest jakby jeden element. Drugim elementem bardzo istotnym jest produkcja dwutlenku węgla, tak, ze źródeł antropogenicznych. Tutaj też wiele możemy w tym zakresie zrobić, zmieniając chociażby, czy zmniejszając na przykład zużycie wody, różnych surowców, ograniczenie transportu indywidualnego samochodem, na przykład na potrzeby transportu publicznego. Myślę, że te zagadnienia już tutaj wielokrotnie były wałkowane i jeżeli chcemy się jakoś przyczynić do ograniczenia tych zmian klimatycznych, to oczywiście musimy przede wszystkim zacząć od siebie. Możemy to przerzucać na wielkie firmy czy instytucje, ale jeżeli nie zobaczymy od siebie jakichś zmian, to na pewno ten nasz wpływ nadal będzie obecny. My w tej chwili znajdujemy się w Poznaniu nad Strugą Junikowską. Jest taki potok, który jest jednym z wielu cieków występujących w Poznaniu. Zresztą Poznań jest znany z tego, że jest położony na zbiegu wielu rzek, rzeczułek. Oczywiście mamy Wartę, ale też mamy właśnie te mniejsze potoki. Jednym właśnie z tych potoków, które tutaj są obecne, jest Struga Junikowska. Bardzo dobrze mi znana, ponieważ ja od wielu lat na tą strugę się wybieram na spacery. Biegam tutaj, spaceruję z pieskiem, z rodziną. Piękne tereny. I pamiętam, że 15 lat temu ta rzeka była regulowana. Czyli wyprostowano ją zgodnie z takimi zasadami melioracyjnymi, zakładającymi, że powinno się przyspieszyć odpływ wody z obszaru, żeby zapobiegać powodziom. Właśnie wyprostowano tą rzekę, doprowadzono do tego, że ta rzeka bardzo szybko odprowadzała wody do Warty. Potem pojawiły się bobry. Zbudowały one tamy, które spowolniły odpływ wody, co doprowadziło do przekształcenia się w ogóle całego środowiska. Pojawiły się małe zbiorniki wodne, oczka, bogactwo gatunkowe dosłownie wybuchło. I muszę powiedzieć, że dzisiaj jestem wstrząśnięty tym, co zostałem. Mianowicie ten obszar całkowicie wysechł. Nie ma żadnych zbiorników wodnych, poza jakimiś pojedynczymi kałużami, które są takim smutnym wspomnieniem tego, co tutaj kiedyś było, no to praktycznie nie mamy w tym miejscu wody. Z czego to wynika? No przede wszystkim z tego, że niestety te zmiany klimatyczne postępują. To jest taki jednoznaczny dowód na to, co się dzieje z naszym środowiskiem. To miejsce kiedyś było pełne wody, natomiast w tej chwili jest kompletnie wyschnięte. Ja od lat przyjeżdżam tutaj w to miejsce i nie pamiętam chwili, żeby w tym miejscu w ogóle nie było wody. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie trochę jakby pociesza. To jest to, że to środowisko nadal zachowało pewien zasób wilgoci. Mhm. Widzimy, że tutaj woda jest zgromadzona nadal w glebie. To jest Struga Junikowska.
Ona w tym miejscu akurat jest dosyć naturalna. Ona płynie dosyć w takim naturalnym ekosystemie. I co kilkadziesiąt metrów dosłownie mamy zapory bobrowe, które w momencie, kiedy woda przepływała, hamowały odpływ tej wody, czyli powstawały takie małe zbiorniki wodne. No oczywiście teraz już to nie działa, ale dzięki temu, że były te zapory, no to odpływ wody z tego miejsca był bardzo mocno ograniczony i ta woda tak długo jak mogła to pozostała, mimo tego, że dookoła, nawet kilkanaście metrów dalej, już mamy permanentną suszę. Te badania naukowe, które chcielibyśmy zrealizować w projekcie Co z tym klimatem tej, mają na celu zbadanie, jak organizmy żywe reagują na zmiany klimatyczne. Bo to, że na przykład nie ma wody w Strudze Junikowskiej, czy obserwujemy wysychanie łąk, no to jest jedno, tak? Ale jakie to ma przełożenie na występujące gatunki? Obserwujemy, że wiele organizmów musi się jakoś dostosować do tych wzrostów temperatur, do braku wody i na przykład następują tak zwane migracje, czyli przemieszczenie się różnych gatunków z jednego miejsca na drugie. Obecnie na przykład obserwujemy migrację gatunków, które występują normalnie w Afryce. To jest na przykład skupieniec lipowy. To jest taki owad, który pierwotnie występował w północnej Afryce, w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich. W tej chwili na skutek tego, że zimy się ociepiły, to zwierzątko zamieszkało również w Polsce i całkiem dobrze się tutaj czuje. Z inwazyjnych gatunków możemy tutaj mówić na przykład o aleksandretcie obrożnej. To jest taka papuga, która pierwotnie również nie występowała w Europie, ona występowała w Indiach, w Azji Mniejszej, ale na skutek właśnie tych warunków, które dla niej stały się korzystne, czyli wzrost temperatury średniorocznej, to zwierzę, ten ptak coraz lepiej czuje się w Europie. Ten projekt ma na celu założenie takiej sieci monitoringowej. Badanie monitoringowe to jest jedna z metod badawczych, polegająca na tym, że z wykorzystaniem jednolitej metodyki obserwujemy dany gatunek albo grupę gatunków. I według tej samej metodyki te badania powtarzamy z roku na rok. Taka informacja powie nam więc, czy na przykład te gatunki zwiększają swój zasięg, czy jest ich więcej, czy jest ich mniej. I to jest bardzo ważna informacja dla naukowców, ale również dla praktyków, dla osób, które zajmują się ochroną środowiska. Mówi nam o tych zmianach w środowisku. Obserwacja chociażby skupieńca lipowego, aleksandrety obrożnej, tygrzyka paskowanego, gatunków, które są łatwe do obserwacji, mogą być realizowane przez każdego z nas. Dlatego też chcielibyśmy zaangażować szkoły, dzieci uczące się w szkole podstawowej, do pomocy w tym projekcie i dzięki ich zaangażowaniu, ich obserwacjom będziemy mogli zbudować właśnie taką sieć monitoringową. My tutaj nie zakładamy z góry, jakie będą wyniki, tylko chcemy sprawdzić, zbadać pewne przypuszczenia i potwierdzić je bądź też obalić. Na tym polega praca naukowa.